Cześć, dzisiaj szykujemy pomidory nadziewane sosem bolońskim. Zabieramy się do pracy. Potrzebujemy wydrążyć sobie pomidory ze środka. Tutaj odetniemy ten wierzch. I sobie tutaj natniemy środek, żeby nam wyszedł. Możecie użyć łyżeczki do drążenia owoców. To ja niestety zapodziałem ją, dlatego muszę sobie radzić nożem. Nożem, potem łyżką, ale damy radę. Pomidory mamy oczyszczone. Teraz pozbędę się z deski środków. Użyję blaszki do muffinek, ale zawsze można to zrobić na płaskiej blaszce. Sypię delikatnie serem. A tu położę sobie nasze wierzchy. 20 minut, temperatura 180 stopni. Myślę, że pomidory mamy już gotowe. A raczej na pewno. Teraz wyłożymy je sobie na talerz. Troszkę rukolki dookoła. Będziemy starali się je wydobyć. Delikatnie pesto po pomidorach i dookoła talerza. Pomidory gotowe, życzę smacznego.